mi się tak zapoksowałem tak, to na takim poziomie średni, mogę zapoksować lepiej. No i sumie go znakomo przed czasem mogę wygrywać. W ogóle to w trzeciej rundzie, jakby to pierwsze nie było blisko gongu, to już bym czuję, że w trzeciej rundzie. O, a czwarty rundzie tak, o tak, tak było, to nie było. Wygrałem, no czuję się wygrałem. Wiem, że mogą sobie przyczynić oczy czasem. Bardzo fajnie. Nasz pierwszy mecz to odbył się na Wysokości Obozu, jak i wnioski młodzieżowe i bardzo dobrze. Sędziowie, panele wysokości zadania. Fajnie. Fajnie odbył się. Jak poza tą wędrówką bardzo wyrównane te rundy, te walki były. Widzę, chłopcy tak naprawdę nie mają żadnego doświadczenia. Mieli zaledwie parę walk tylko na swoim stażu bokserskim. Rzeszów. No może i lepiej przygotowany, no bo macie już chyba, to jest chyba trzeci rok, gdzie prowadzicie tą ligę, tak? No, my dopiero pierwszy raz zaczęliśmy. Także uważam, że w przyszłości, a może rewanż, który się odbędzie w Małopolsce, będzie już zwycięzcami naszym. Także tego sobie życzę i zawodnikom naszym. Ciekawe inicjatywa w ogóle chyba, nie? Taka nie, wiara. Fajnie super. Także mi to odpowiada, zobaczymy co dalej będzie. Coś pana dzisiaj zawiodło? Nie, ja pewno. Były gorsze rundy, tak? Panie doktorze, ja doskonale wiem jak jest boks. Nieraz tak jest, że jedna walka wychodzi, druga nie wychodzi. Może miał gorszą walkę, może gorszy dzień miał, no. Tutaj mój właśnie. To się tak jest, wiecie. Nie wiem, co mówię. No ale to nie jest źle. Na pewno jak, będzie lepiej. Jak to pan oceni technicznie i fizycznie? To jest kupę pracy jeszcze, żeby to z nim zrobić bokserów. No rzeczy nie rozumieją, nie umie zejść w lewo, prawo, to trzeba pracy.